Myślę, że głównym powodem, dla którego większość osób interesuje się rozwojem osobistym, jest to, że chcieliby lepszego życia. Zapraszam Ciebie do rozmowy z Krzysztofem Królem, który mieszka w Bangkoku, który 4 razy był na Antonem Robinsie i myślę, że życie, które prowadzi, bardzo Ciebie zainspiruje. Jakie wskazówki, które będziesz mógł zmodelować? Zapraszam serdecznie do pierwszego wideo. Słuchajcie, okej, jesteśmy na miejscu, także myślę, że już możemy do Krzyśka zapukać, zobaczymy jak mieszka, zobaczymy jak jego dzień będzie wyglądał. O, witam Cię Krzysztofie serdecznie. Cześć, Paweł. Cześć, przez próg nie można, także... Można, okay. Z Tajlandia, także po tajsku, witam. Jakie jest przywitanie? Suwadikap, tak? Witam, okej. Powiedz, rozmawialiśmy wcześniej, że pokażesz jak Twój dzień wygląda, jak właściwie mieszkasz. To jest to miejsce, w którym mieszkasz? Tak? Generalnie mój czas w Tajlandii jest podzielony na w zasadzie 4 części. Czyli mniej więcej w każdym miesiącu średnio tydzień mieszkam właśnie w Bangkoku, tutaj w mieszkaniu. Tydzień mieszkam na wyspie w domu. Tydzień mieszkam jeszcze na głębokiej prowincji, gdzie właśnie zajmujemy się instalacją języka angielskiego w szkołach. I tydzień mniej więcej gdzieś jestem przeważnie w podróżach, latam sobie po świecie, podróżuję. Także tutaj mogę Ci dzisiaj pokazać i Wam, jak wygląda właśnie moje życie, jak wygląda mój typowy dzień w Tajlandii. No właśnie, gdybyś mógł kilka słów właśnie powiedzieć, może co mam za oknem, dlatego że widzę, że widok masz bardzo nietypowy. Tu jest panorama Bangkoku, czyli no, wszystkie wieżowce tutaj w centrum. Widok jest prześliczny, bardzo inspirujący, kiedy właśnie tu sobie pracuję, tworzę różne projekty. To pomaga. Osoba, która nas właśnie ogląda, bardzo interesuje Twoja historia, jak to wyglądało. Także może usiądziemy, zaplanujemy sobie dzisiejszy dzień, opowiesz kilka słów, jak to u Ciebie wyglądało. Jak to też jest związane z Tonym Robinsem i co, może pokażemy kilka rzeczy, które są w Tajlandii. Jasne, super, dobry plan. Okej, powiedz mi, jak wyglądała Twoja historia? Jak krok po kroku to się przedstawiało? W tym sensie, że osoby, które nas dzisiaj oglądają, co mogą z tego wynieść dla siebie? Jak w jakimś sensie mogą Ciebie również zmodelować, aby powtórzyć pewne wyniki? No i jak to się z Tonym Robinsem przetłączyło? Że wiele osób, zanim wyjechałeś z Polski właściwie tutaj, bo już mieszkasz 3 lata, tak, w Bangkoku i różnych Tajlandii generalnie, Ciebie mogło kojarzyć jeszcze z takich projektów, gdybyś mógł przypomnieć. Bo ja na przykład widziałem Ciebie swego czasu w TVN, w programie Dzień Dobry TVN. Widziałem Ciebie również na różnych wykładach. Także osoby, które nas dzisiaj oglądają, a które być może jeszcze nie miały okazji Cię poznać, z jakich elementów, czy z jakich miejsc mogą Cię kojarzyć? Znaczy generalnie właśnie jeśli ktoś mnie gdzieś widział w Polsce, ja prowadziłem no w sumie przez całe swoje życie 13, teraz już 14 firm. I to były różne biznesy, od robienia imprez, importu z Chin, bielizny erotycznej, handlowania systemami laserowymi, prowadzenia szkoleń właśnie. Tak, imprezy, właśnie organizowałem imprezy, byłem DJ-em jeszcze jako moje hobby. Handlowałem różnymi rzeczami, tworzyłem portale, strony internetowe, więc teraz tworzę aplikacje mobilne, więc i programy rozwoju osobistego też. No z tego co pamiętam, Ty Piotr wspominał, że 1 milion użytkowników z jednego z serwisów korzysta, tak? Z jednej z aplikacji? 3 miliony w aplikacji LinkedIn, tak. To jest aplikacja do nauki języków, którą właśnie stworzyłem no, ponad 3 lata temu. Wiesz co, generalnie ja trafiłem w ogóle na rozwój osobisty jakieś 12 lat temu. Trafiłem pierwszy raz na książkę Robinsa i na jego materiały audio. I ja już wtedy, no to było, miałem wtedy 19 lat, więc już zacząłem wtedy swój biznes pierwszy. Zacząłem sprzedawać płyty winylowe. Otworzyliśmy pierwszy sklep z płytami winylowymi w Polsce, internetowy. No i jako młody człowiek jeszcze wtedy w liceum szukałem jakichś rozwiązań, bo ja zawsze wierzyłem, że wiesz, jak człowiek chce się czegoś nauczyć, to może właśnie zmodelować inną osobę albo znaleźć jakieś strategie, czy znaleźć jakieś metody, które mu pomogą, żeby robić coś lepiej, nie? Że lepiej się uczyć od innych niż cały czas jechać na swoich błędach, bo można wtedy dużo szybciej osiągnąć dużo więcej. Więc trafiłem wtedy właśnie na materiały Robinsa i zacząłem zmieniać pewne rzeczy w swoim życiu. Ja zawsze generalnie walczyłem i w zasadzie do dzisiaj walczę dalej z właśnie z
ze swoim brzuchalem. A co wspomniałeś o 20 ponad kilogramów, tak? 30. No to 30 kilogramów i generalnie czasem zdarza mi się w życiu właśnie odpuścić trochę sobie, zwłaszcza jak gdzieś podróżuję, pojadę sobie gdzieś na 2 miesiące i człowiek tego wtedy nie kontroluje, to wtedy mogę przybrać wagi, natomiast teraz już mam sposoby, jak po prostu bardzo szybko wrócić do mojego właśnie odpowiedniego poziomu tej wagi i odpowiedniej sylwetki, więc to była jedna z rzeczy, które się nauczyłem, ale tak naprawdę największy wpływ ta wiedza z rozwoju osobistego miała na moje życie i na to, jak wygląda każdy mój dzień, bo wielkie zmiany w życiu i dojście do sukcesu, do spełnienia swoich marzeń, to nie jest kwestia, że ty nagle zrobisz jakąś jedną rzecz i ona odwróci twoje życie w ciągu jednego dnia do góry nogami. To jest po prostu suma kolejnych dni, kiedy ty małymi krokami po prostu idziesz do czegoś dużego i codziennie pracujesz nad czymś sukcesywnie, to możesz naprawdę osiągnąć wiele. I ja właśnie pierwsze zmiany wprowadziłem wtedy w moim dniu. Mhm. Tak jak dzisiaj pokażemy po prostu, jak ten mój dzień standardowo wygląda, to była największa zmiana w moim życiu, bo wtedy te takie nawet 0,1%, jeśli ty jednego dnia cały czas zmieniasz, to w ciągu kilku lat to ma potężną moc i to są już nawyki takie codzienne po prostu. Od momentu, kiedy wstajesz, to co robisz całego dnia i jak twój dzień wygląda, ma wpływ później na całe twoje życie. No właśnie, jak twój dzień wygląda? Gdybyśmy mieli tak rozłożyć go, co wdrożyłeś, a które te elementy właśnie z rozwoju osobistego były ci najbardziej przydatne i które uważasz, że nasi widzowie powinni poznać i wdrożyć w siebie? Więc metody, z których właśnie składa się mój dzień, rozbiję na kilka takich rzeczy, które po prostu są moimi codziennymi rytuałami, które są każdego dnia, nieważne co by się nie działo po prostu, nieważne jakie miałbym obowiązki danego dnia i sobie coś postawił, to zawsze są pewne rzeczy, które są stałe. Więc pierwsza rzecz jest taka, że zaraz gdy wstanę, to siadam sobie po prostu właśnie tutaj, kiedy jest wschód słońca, przeważnie wstaję około godziny 6, 5 rano, żeby zobaczyć wschód słońca, bo jest to coś inspirującego dla mnie. Natomiast wtedy zadaję sobie pewne bardzo ważne pytania na początek dnia, żeby odpowiednio się nastroić, żeby nie mieć sytuacji, że wstaję lewą nogą i coś jest wiesz, już negatywnego od rana, zaczyna mój dzień. Więc zadaję sobie odpowiednie pytania, bo człowiek tak naprawdę przez pytania, które właśnie sobie zadaje, otrzymuję odpowiednie odpowiedzi. Więc te pytania to są: co ja chcę dzisiaj zrobić? Za co jestem dzisiaj wdzięczny? Dlaczego jestem szczęśliwy w moim życiu? Jak mogę dzisiaj pomóc innym ludziom? Kto mnie kocha? Kogo ja kocham? Więc to są rzeczy, żeby sobie cały czas przypominać. Jeśli ty to robisz codziennie, rano, wieczorem, to automatycznie twój umysł nastawia się, żeby myśleć w odpowiednim kierunku, żeby skupiać się na rzeczach pozytywnych, tych dookoła, które są w życiu, a nie na negatywnych. No tak. Jeżeli przyjmiemy, że to, na czym się skupiamy, rośnie, to jeżeli skupiamy się na pozytywnych rzeczach, to automatycznie umysł nasz również będzie bardziej pozytywny. Dokładnie, więc to jest pierwsza rzecz, to jest właśnie siła pytań. Druga rzecz, kiedy to przeważnie trwa nawet 5 minut, 10 minut maksymalnie, po prostu rano, żeby nastawić się odpowiednio. Jeżeli dzisiaj oglądają nas osoby, które na przykład nie mają energii do pracy, nie mają energii życiowej. Wyglądasz, pewnie również jesteś jak najbardziej osobą pełną życia. Co byś mógł doradzić takim osobom? Czy to jest związane z kwestią właśnie ćwiczeń, odżywiania, czy może coś innego? To są połączone właśnie kilka tych rzeczy, które się składają na mój dzień, o których zaraz będziemy mówić. Właśnie tego typu trening, przynajmniej godzina dziennie aerobowy, to jest jedna z podstawowych rzeczy, bo wtedy twój organizm jest maksymalnie dotleniany. Trzeba pić również dużo wody podczas tego, żeby się nie odwadniać, nawet w najmniejszym stopniu. I to już daje power. Ja generalnie w swoim treningu mam więcej energii niż przed. Jeśli ty na przykład trenujesz i masz coś takiego, że czujesz się zmęczony po treningu, to znaczy, że źle trenujesz, że właśnie za mocno, po prostu zbyt intensywnie swój organizm wycięciasz. I wtedy no, musisz regenerować się po takim treningu. Natomiast właśnie trening taki aerobowy, czyli do momentu, w którym byś zaczął już dyszeć, to jest trening, po którym no, w zasadzie później masz więcej energii przez cały dzień, niż miałeś przed tym treningiem. Czyli podsumowując, intensywny trening daje więcej energii. Właściwie logicznie myśląc, da mniej energii, bo będzie pobierał nas, tak? Ale jak bardziej intensywny będzie, to on z kolei da na większą energię długofalową na cały dzień. Tak, dokładnie. I właśnie po takim treningu ja jeszcze robię sobie trening siłowy, bo kulturystyka to jest jedna z moich pasji. Więc przeważnie trenuję sobie pół godziny, 40 minut, po prostu jedną partię mięśni. I później jeszcze popływam sobie na basenie, gdzieś zrelaksuję się chwilę i wtedy siadam do pracy.
Okay. I pracuję przeważnie no, 2 godzinki dziennie czy coś takiego i moja praca opiera się o właśnie projektowanie pewnych rzeczy, sprawdzenie inwestycji, zarządzanie firmami, czasem na odległość, czasem jestem, jadę do biura. W ten sposób staram się to ułożyć. I te biznesy wszystkie, które ja tworzę, staram się zawsze tak robić, żeby to było powiązane z moją pasją. Mhm. Żeby to było coś, gdzie ja lubię to, co robię, otaczam się ludźmi, którzy lubią to, co robią, wtedy naprawdę każdy biznes może wypalić, każdy biznes może dobrze działać. A czy w jakiś sposób zainspirował Cię właśnie, bo to z tego co wiem, 2 lub 3 razy byłeś na tym robieniu, między innymi w Miami, tak? W innych miastach? Tak, tak, tak. Czy ten event, te eventy generalnie tego miały przełożenie na to, że w takiej skali 3-milionowej na przykład tworzysz teraz projekty, do tylu osób docierasz? Z tego co widzę, bo jeżeli się przyjrzymy tak naprawdę Twoim celom, to masz jakby wyższy cel pomaganiu ludziom, w tym wypadku społeczności w Tajlandii tutaj, Kuba już nie tylko, na przykład wprowadzić wartość, zmianę w ich życia polegającą na tym, że uczysz się angielskiego, czyli będą mogli się porozumiewać. Czyli to jest jakby cel wyższy, rozumiem twój, tak? Tak, dokładnie, bo człowiek generalnie w życiu dochodzi, to jest właśnie jedna z rzeczy, których nauczyłem się od Robinsa, czyli jeśli zaspokajasz swoje potrzeby, wiadomo, na początku masz jakieś potrzeby, żeby po prostu twoje życie miało jakiś tam poziom, nie? Żebyś miał z czego zapłacić rachunki i tak dalej. No i to było właśnie gdzieś 10 lat temu w moim życiu, kiedy starałem się ułożyć tak, żebym już, no, będąc jeszcze w liceum, czy zaczynając studia, żebym już mógł sam siebie utrzymać. Zacząłem mieszkać sam, już jak miałem 18 lat. Wtedy też zacząłem swój pierwszy biznes. I dzięki właśnie szkoleniom Robinsa, które później trafiałem, później jeździłem na jego wykłady już osobiście, nauczyłem się tego, żeby myśleć wysoko, żeby stawiać sobie wysokie cele, bo zawsze jak wiesz, jak postawisz sobie cel średni czy niski, to po pierwsze on nie będzie Ciebie inspirował, nie będzie dawał Ci, wiesz, takiego powera i mocy, pewnego potencjału. Poza tym, jak postawisz sobie tutaj cel i nie osiągniesz go gdzieś, znajdziesz się w połowie, to jest wtedy bardzo nisko, nie? To jest tak, że jak masz już strzelać, to strzelaj do gwiazd, bo wylądujesz na księżycu. Jeśli będziesz strzelał, wiesz, w księżyc, to możesz wylądować w błocie, na ziemi, nie? I tak dalej, więc ja zawsze staram się po prostu strzelać w gwiazdy. Jak, wiesz, z aplikacją ja postawiłem sobie cel, że będzie miała 50 milionów użytkowników. Mamy już 3, ale jakbym postawił sobie 3, to pewnie, wiesz, ciężko by mi było dojść do tych 3, nie? Jeśli jest 50, to automatycznie moje myślenie, moje strategie i moje podejście do każdego biznesu jest na dużą skalę, nie? Ja wtedy myślę zupełnie innymi kategoriami, zupełnie inaczej, inne decyzje podejmuję, kiedy uderzam wysoko. Więc to jest jedna rzecz właśnie, której się od Romisa nauczyłem, żeby swoje standardy życia i to, jak moje życie wygląda i to, co ja robię, zawsze trzymać na najwyższym poziomie i zawsze wymagać więcej od samego siebie, niż ktokolwiek wymaga ode mnie i niż ktokolwiek oczekuje. Bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz. Z pewnością osoby, które nas oglądają, dzisiaj chciałyby poznać kolejne etapy, natomiast może zróbmy w ten sposób, dlatego że no, skoro 8 tysięcy tutaj przyleciałem do Ciebie, nasi widzowie nas już oglądają tak długi czas, może byśmy pokazali kilka elementów Twojego dnia, tak jak wspominaliśmy, również jak Tajlandia od środka wygląda. Czyli ten wspomniany dzień, może byśmy przeszli tutaj pokazać co nieco. Dobra, więc ruszamy. Tak, wspominałeś o tym, że ważne są ćwiczenia, że ważne jest aktywność w ciągu dnia, bo to podnosi nasz poziom energii. Tutaj rozumiem na basenie, tak? Tak, tutaj właśnie sobie pływam, zaraz po treningu, tak mówiliśmy, czy na początku wiesz, pytania, odpowiednie nastawienie, później trening aerobowy, później trening siłowy, później pływanie. Tutaj właśnie sobie pływam i tutaj kontynuuję i kończę w zasadzie relaksacyjnie już swój trening. Chilluję się. W zasadzie w każdym miejscu, kiedy gdzieś podróżuję czy coś, staram się, żebym miał dostęp do, wiesz, do miejsca, gdzie ja mogę pobiegać, do miejsca, gdzie mogę sobie poćwiczyć i popływać. Więc to są takie 3 rzeczy ważne i one w zasadzie w każdym dniu mojego życia już od wielu, wielu lat mają swoje całe miejsce. Też mocno wiąże z tym, co Tony wspomina. Natomiast gdybyśmy mieli wrócić do Twojej historii, dlatego że wspominałeś o tym, że no, wieloma biznesami się zajmowałeś, wiele przedsięwzięć rozpoczynałeś, prowadziłeś. Wiem, że były lepsze, gorsze dni. Jeszcze gdybyś mógł jakby dodać, jak to wyglądało dalej u Ciebie. Wiesz co, to różnie wyglądało i generalnie wygląda różnie do dzisiaj, bo to jest cała natura w ogóle dojścia do jakiegoś sukcesu w życiu, do zbudowania biznesu, do zbudowania związku i tak dalej, no to nie jest rzecz, która jest usłana różami. I jedną z rzeczy właśnie, których się nauczyłem od Tonego, to jest to, że jeśli Ty robisz jakikolwiek biznes,
to musisz być przygotowany zawsze na 99 porażek i jeden sukces. I to jest po prostu, to powinno być nastawienie. Z takim nastawieniem ty możesz przejść przez wszystko. Możesz po prostu upaść i podnieść się nieskończoną ilość razy, bo jesteś na to przygotowany, jesteś gotowy. To nie jest tak, że wiesz, wszystko idzie fajnie, bo czasem się tak zdarzy, że jakiś biznes zaczniesz i wszystko idzie fajnie. Natomiast później przy jakiejś małej porażce czy małym problemie ludzie się wycofują. Natomiast jeśli ty jesteś nastawiony na to, że będzie ciężko, że będą się różne rzeczy zdarzać i nie zawsze wszystko pójdzie po twojej myśli, to po prostu nawet jak coś się nie udaje, pojawia się jakiś problem, to ty możesz kontynuować dalej, możesz iść próbować, trochę zmienić swoją strategię i próbować jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I na przykład jednym z takich dużych problemów, z którymi musiałem sobie poradzić, to była sytuacja, zaraz jak przyjechałem przed Tajlandią, to był moment, który jeden z momentów w moim życiu, kiedy zbankrutowałem, bo ludzie generalnie bankrutują, zwłaszcza jak ktoś właśnie podejmuje ryzyko, to jest łatwo coś stracić, więc wtedy straciłem dużą firmę, 35 osób. Wtedy też było tak, że aplikowałem dojście na doktorat, rozpoczęcie doktoratu w Krakowie na jednej z uczelni i też się to nie udało, to już jest długa historia, nie będę tutaj zanudzał tematem. Natomiast w zasadzie dwa tygodnie później znalazłem się tutaj, w cudownym miejscu mojego życia, gdzie zbudowałem wszystko na nowo, zbudowałem nowe firmy, nowe biznesy, stworzyłem swoje życie, znalazłem miłość swojego życia, więc mimo tego, że coś się nie udało, to było to w zasadzie dla mnie błogosławieństwo, bo mogłem wtedy rzucić wszystko po prostu, wiesz, w kraju i wyjechać, nic mnie tam nie trzymało. Więc tak naprawdę zawsze trzeba w życiu myśleć po prostu, że nawet jak coś się dzieje nie tak, to staraj się, jak możesz to przekuć w sukces, nie? Czego możesz się nauczyć z tego, jakich nowych rzeczy, bo to, że stracisz na przykład 1 000 000 złotych w jakimś biznesie, może ta wiedza i ta nauka, którą z tego wyniesiesz, może ci zaoszczędzić w przyszłości 100 milionów. Okay, czyli ważne jest w życiu to, żeby się przede wszystkim nie poddawać, żeby próbować znaleźć te cechy, elementy, które są pozytywne, nawet jeżeli sytuacja jest zła, tak? Dokładnie, dokładnie. Zawsze trzeba po prostu wyciągnąć coś z tego, bo i tak to się zdarzyło, nic z tym nie zrobisz, więc albo przekujesz to w sukces i czegoś się nauczysz, coś wyciągniesz z tego, spowoduje to jakieś zmiany w swoim życiu i jakieś decyzje, które przeważnie są dobre, bo człowiek najlepsze decyzje podejmuje, jak wszystko się pieprzy. Albo możesz po prostu biadolić nad swoją przeszłością i tym, że coś się nie udało i siedzieć w domu zamknięty i wiesz, i płakać. Więc no, to jest już twój wybór, nie? Mam nadzieję, że nasi widzowie widzą, że próbujemy dzisiaj tak przeplatać naszą rozmowę między tym, jak twój dzień wygląda, trochę też jak twoja historia właśnie wyglądała. Także właściwie wychodzi, że teraz moment na to, żebyś dokończył ten ostatni etap tego dnia, bo wspomnieliśmy o tym, że pracujesz, wspomnieliśmy o tym, jakie projekty robiłeś. A też na pewno jest czas na przyjemności, na rozrywkę, to jest zazwyczaj pod koniec dnia, czy jak to wszystko planujesz? Wiesz co, ja staram się tak, żeby na przykład moja praca, kiedy ja pracuję, staram się pracować w jakimś fajnym miejscu, nie? Czyli sobie gdzieś siadam, na przykład tutaj na basenie z widokiem na cały Bangkok, albo gdzieś jadę sobie po prostu na wyspę i właśnie chcę cię zabrać na wyspę, pokazać miejsce, w którym ja często też pracuję. Ruszajmy, nie? Coś specjalnego przygotowałeś dzisiaj. Tak, znaczy specjalne jak specjalne. Codzienność po prostu. Coś normalnego, natomiast coś dostępnego dla każdego. Okay, w zasadzie to każdy ma szansę ten... Przebierzmy się w takim razie i lecimy na wyspę, tak? Dobra, ruszamy. Zabrałeś nas dzisiaj na takie dość bajeczne miejsce. Co to jest za miejsce, z czym to się wiąże? Jesteśmy teraz na wyspie Koh Lan. Jest to wyspa położona jakieś 100 km na wschód od Bangkoku. Wsiedliśmy tu, bo jest bardzo blisko po prostu Bangkoku. Godzinka drogi plus pół godzinki motorówką i... To jest miejsce, w których wypoczywasz na takich wyspach przykładowo, czy...? Tak, generalnie staram się właśnie nabywać inspiracji w takich miejscach, często nakręcić jakiś film. Jest bardzo fajna sceneria, można sobie popływać. Generalnie przyjemnie to co lubię, naprawdę. Tak, Krzysztofie, kończąc już ten odcinek, powiedz mi, jak twoje życie wygląda dzisiaj, czym się zajmujesz? Coś, co myślę zainspirowało osoby, które nas oglądają dzisiaj. No generalnie dzisiaj właśnie dzięki tej całej wiedzy z rozwoju osobistego, którą posiadłem, mogę spokojnie powiedzieć, że udało mi się spełnić w wieku 31 lat wszystkie swoje marzenia i dojść do punktu w życiu, w którym mogę już się skupić na realizowaniu swoich pasji, a nie ma tam jakichś takich większych potrzeb, które by mnie cały czas cisnęły
do pracy każdego dnia, więc zajmuję się teraz w zasadzie trzema projektami. Projekt numer jeden to jest projekt Moja Tajlandia, czyli właśnie cykl filmów o Tajlandii pokazujących ten piękny kraj i życie w nim. Drugi projekt to są właśnie aplikacje mobilne, gdzie mamy tu dwie firmy, które współpracują z rządem Tajlandii w celu właśnie promocji nauczania języka angielskiego w szkołach za pomocą tabletów, aplikacji mobilnych. I trzeci projekt, tak, mam dzisiaj falę. I trzeci projekt to jest projekt Wyzwanie 90 dni, czyli właśnie miejsce, w którym ja się chcę podzielić całą wiedzą, która doprowadziła mnie do punktu w życiu, w którym jestem teraz, czyli właśnie całą wiedzą na temat rozwoju osobistego i tego po prostu, jak przekuć swoje marzenia w rzeczywistość. Powiedz mi taką rzecz, tak podsumowując, gdybyś mógł powiedzieć kilka słów od siebie, naszym widzom, czy warto się interesować rozwojem osobistym, co tobie to dało, właściwie już wszyscy wiedzą i widzą w sumie. I co tobie dał to, co bym robił? Takie trzy tematy i to będzie właściwie już takie małe zakończenie. Jeszcze jedną rzecz cię poproszę, ale na koniec. Generalnie oczywiście, że warto, bo jest to po prostu nauka życia. Jest to nauka czegoś, czego nikt nas nie nauczył w szkole, w liceum, na studiach. Nauczyli nas wielu, wielu rzeczy. Ludzie natomiast nikt nas nie nauczył, jak żyć tak naprawdę, jak radzić sobie samemu ze sobą, jak zmotywować się do pracy, znaleźć rzeczy, które ciebie interesują i które chcesz spełnić w swoim życiu. Jeszcze pytałeś właśnie o Tonego Robbinsa. Jak najbardziej po prostu Tony Robbins uważam, jest to osoba numer jeden na świecie, jeśli chodzi o rozwój osobisty i jak uczyć się, to on najlepszy. Gdybyś mógł na sam koniec zaprosić widzów na Tonego Robbinsa i również jeżeli chcesz do swojego projektu. Więc zapraszam was gorąco właśnie do tego, żeby przede wszystkim się szkolić. Ja szkolę się cały czas i uczę się, bo człowiek uczy się całe życie. Przede wszystkim należy uczyć tego, jak zarządzać swoim życiem, jak zarządzać swoim czasem, jak podejmować odpowiednie decyzje i później się ich trzymać i wytrwać w nich. Właśnie tego uczy Tony Robbins, więc zapraszam was na szkolenie Tonego, które odbędzie się w marcu, 22 marca w Polsce i również do programu Wyzwanie 90 dni.pl, gdzie możecie podobną tematykę znaleźć. Także dziękuję. Dziękuję ci serdecznie. No i mam nadzieję, do zobaczenia w Polsce. Do zobaczenia, cześć.